Cześć, witajcie, to jest kolejna Weekzilla, czyli nasz przegląd tygodnia. W skrócie rzecz biorąc, jest to program, w którym piszemy o najciekawszych rzeczach, o których mogliście dowiedzieć się na naszych łamach przez ostatnie 7 dni. Jest to już 10. wydanie Weekzilli, to taki mały jubileusz. Mam nadzieję, że kolejne przed nami i szczęśliwie dobijemy co najmniej do 100. Weekzilli, co by było dla mnie niewątpliwie bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że dla Was również. Nie przedłużając, przejdźmy do tego, co najważniejsze w naszym programie, czyli do przypomnienia Wam o tym, o czym pisaliśmy w tym tygodniu. Na początek w tym tygodniu dwie zapowiedzi, jedna od Sony, druga od Gearboxa, ale skupmy się najpierw na tej pierwszej. Sony najwyraźniej pozazdrościło choćby Bohemia Interactive i szykuje swojego rywala dla takich gier jak choćby właśnie DayZ, czyli gier spod znaku survivalu w wydaniu sieciowym. H1Z1, bo taki tytuł nosi gra, ukaże się na PC-tach i PS4. Już za kilka tygodni będziemy mogli uzyskać dostęp do przedpremierowej wersji na Steamie. H1Z1 dystrybuowany będzie w modelu free-to-play. MMO mocno czerpie z takich tytułów jak DayZ czy też Rust. Nie tylko stawimy czoła zombiakom, ale i zwiedzimy spory kawałek Ameryki, zbudujemy własną bazę czy ruszymy w daleką podróż samochodem. Gra ma zostać zaprezentowana w akcji już w przyszłym tygodniu. Pozostaje nam cierpliwie czekać na więcej szczegółów. Jeżeli chodzi o zapowiedź od Gearboxa, to na pewno uszczęśliwi ona wszystkich fanów Borderlands 1 oraz Borderlands 2, ponieważ dotyczy ona zupełnie nowej gry spod znaku Borderlands, bardzo ciekawej, bo uplasowanej gdzieś pomiędzy, ale uwaga, gra nie pojawi się na konsolach nowej generacji. The Pre-Sequel ukaże się na PC-tach, PS3-kach i Xboxach 360. Akcja gry przeniesie nas w okres pomiędzy pierwszą a drugą odsłoną Borderlands. Odwiedzimy przestrzeń kosmiczną. Gearbox raczej nie szykuje rewolucji i sięga po sprawdzone pomysły z domieszką nowych atrakcji. Wśród nich cztery klasy postaci, a jedną z nich stanowić będzie w pełni grywalny Claptrap, sympatyczny robot stanowiący znak rozpoznawczy marki. Premiera Borderlands The Pre-Sequel nastąpi jeszcze w tym roku. Z pewnością obie zapowiedzi to bardzo dobre informacje dla wszystkich graczy. Dobrych gier nigdy nie za wiele, natomiast teraz czas na jedną z bardziej smutnych informacji, szczególnie dla fanów RPG-ów odpierania Bytes, czyli od twórców m.in. serii Gothic oraz Risen. Nadchodząca odsłona serii Risen nie będzie w Polsce dostępna w pełnej polskiej językowej, a przecież doskonale wiemy, że dotychczasowo spolonizowane gry spod znaku Gothica bądź też Risena robiły całkiem sporą furorę wśród ogromnej rzeszy graczy i miały naprawdę sporą liczbę fanów, ponieważ niektóre teksty, które pojawiły się w tych grach, stanowiły już później rzecz niemalże kultu. Trzecia odsłona cyklu, w przeciwieństwie do poprzedniczki, zostanie spolonizowana kinowo. Nie usłyszymy zatem polskiego dubbingu, co dla wielu fanów RPG-ów odpierania Bytes może być sporym minusem. Już za czasów pierwszego i drugiego Gothica ich lokalizacja uchodziła za kultową. Szkoda zatem, że polski wydawca nie zdecydował się na podtrzymanie tradycji pełnej lokalizacji. Wasze komentarze nie pozostawiają złudzeń. Zdecydowana większość z czytelników raczej chciałaby usłyszeć polskie głosy w nadchodzącym Risenie. Polskimi napisami w Risen 3 Władcy Tytanów zajmie się firma Q-Log. Zadowoleni będą gracze, którzy lubią mieć wybór. Będą oni mogli skorzystać także z angielskich napisów. Na koniec krótkie przypomnienie dla wszystkich posiadaczy systemu Windows XP, o ile w ogóle jeszcze tacy nas oglądają, w co nie wątpię, bo system nadal jest bardzo popularny, ale Microsoft w tym tygodniu zakończył wspieranie tego systemu, no i coraz większa rzesza twórców po prostu już zapowiada w tej chwili, że ich gry wychodzące w następnych miesiącach nie będą tego systemu po prostu wspierały i nie da się tych gier na nim uruchomić. Wsparcie dla Windowsa XP zostało zakończone w ostatni wtorek, 8 kwietnia. System od tej pory nie będzie już wspierany przez Microsoft, co zresztą nie powinno dziwić, bo XP lata świetności ma już dawno za sobą. Od wsparcia Windowsa XP odchodziło również coraz więcej twórców. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Middle-Earth Shadow of Mordor także nie da się uruchomić na starym systemie Microsoftu. Jeżeli ktoś jeszcze nie zmienił systemu operacyjnego, a myśli na poważnie o graniu w nowe tytuły, chyba nie ma już po co odwlekać decyzji o upgrade'ie systemu. To wszystko w tym tygodniu w Weekzilli. Zapraszam Was w przyszły piątek, mniej więcej o tej samej porze pojawi się kolejny odcinek. Oczywiście zapraszam do przewertowania naszych zasobów recenzji, publicystyki, galerii, newsów, filmów, wszystkiego co znajdziecie na Gamezilli. Ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, cześć!